i tak się stało, drodzy Państwo, że w naszym studio są już goście zapowiadani wcześniej przeze mnie pani doktor nauk medycznych, przepraszam, Ewa Molka. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. I pan Mateusz Zapart, grupa GSU. Witam, dzień dobry. Drodzy Państwo, no spotkaliśmy się tutaj w takim, myślę, miłym temacie, bo jednak mówimy o naszym zdrowiu i zazwyczaj chcemy, żeby to zdrowie było jak najlepsze, więc dlatego stwierdzam, że jest to miły temat. Poza tym w sobotę mamy walentynki, więc tym bardziej miło będzie, kiedy pomyślimy o drugiej naszej połówce, jak to się ładnie mówi. I właśnie wy pomyśleliście o tych drugich połówkach i o naszym zdrowiu. Wielka akcja właśnie w walentynki 14 lutego. Tak, walentynki to taki szczególny dzień, szczególny dla par, ale nie tylko par, dla całych rodzin. I to jest taki dzień, w którym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na serce, w którym lokujemy wszystkie nasze uczucia i które jest związane właśnie z miłością i z tą serdecznością, którą każdy człowiek w sobie posiada. I powinien zwrócić szczególną uwagę w tym dniu na zdrowie swojego serca, a szczególnie na swoje ciśnienie. Dlatego, że jest, pomiar ciśnienia jest wyjątkowo prostym badaniem, dostępnym dla każdego człowieka, możliwym do nauczenia i do wykonania przez każdą osobę, czy to młodszą, czy to starszą, aparatem półautomatycznym, z możliwością rejestracji również tętna. I są to tak proste rzeczy, które później pomagają nam lepiej funkcjonować, bo w momencie, kiedy rozpoznamy, że nasze ciśnienie jest nieprawidłowe, zgłosimy się z tym problemem do lekarza, to możemy szybko zadziałać i zapobiegać powikłaniom sercowo-naczyniowym, udarom mózgu, a w ten sposób szczególnie dbać o nasze serce, żeby ono w prawidłowy sposób funkcjonowało i przez wiele lat bardzo dobrze nam służyło i służyło również do kochania drugich ludzi. No tak właśnie jest, tak pół żartem, pół serio. Przy tych miłosnych uniesieniach ciśnienie może skakać, więc jak najbardziej warto to sprawdzić. Ale czym różni się takie badanie ciśnienia, mierzenie ciśnienia w poradni, a czym różni się od tego mierzenia ciśnienia w domu, bo wiele osób ma te takie domowe ciśnieniomierze. Tak, mają pacjenci domowe ciśnieniomierze i bardzo dobrze, że je posiadają. I ciśnienie mierzone w domu i ten pomiar w domu jest bardziej naturalny. I większość osób ciśnienie w domu ma niższe. I przychodząc do profesjonalistów, do lekarzy, do pielęgniarek w poradniach, mierząc ciśnienie, nieraz są bardzo zdziwieni, że dzisiaj mają aż tak wysokie ciśnienie. A to my przecież się stresujemy. Jak w domu mierzą... Tak, dokładnie. Prawie 30% osób, które mają podwyższone ciśnienie, występuje u nich syndrom tak zwanego białego fartucha. Więc oprócz tych pomiarów takich w poradni, powinniśmy mierzyć ciśnienie właśnie w domu, dlatego że ono jest zwykle niższe i ono bardziej odzwierciedla to nasze naturalne ciśnienie. Ale jeśli już decydujemy się na pomiary, to powinniśmy je odnotowywać, prowadzić książeczkę pomiaru ciśnienia, żeby mieć tak naprawdę obraz tego ciśnienia w ciągu dnia, w ciągu tygodnia czy miesiąca, żebyśmy mogli zauważać te różnice, kiedy to nasze ciśnienie robi się już nieprawidłowe. A dlaczego tak to podkreślam? Ponieważ populacja Polski i 45% całej tej populacji jest narażone na to, że będzie miało wysokie ciśnienie, co w przyszłości może spowodować właśnie zawał mięśnia sercowego, niewydolność krążenia, niewydolność nerek czy udar mózgu. I to tak jest, bardzo zaintrygowało mnie, co pani powiedziała, syndrom białego fartucha, tak? Czyli tym bardziej jest lepsza okazja i większa okazja, by pojawić się na tych dniach otwartych, powiedzmy, od której do której, przypomnijmy? Od 10 do 14. Od 10 do 14 i przestać bać się po prostu tych naszych kochanych lekarzy i pielęgniarek, bo nie ma się czego bać, wiadomo, wszyscy pracujemy na swoje zdrowie, ale teraz, panie Mateuszu, bo my tak mówimy tutaj, piękna oczywiście inicjatywa, cieszę się, że każdy może się pojawić i każdy może zbadać swoje ciśnienie, natomiast zastanawiam się właśnie nad sprawą ubezpieczenia medycznego, bo dużo mówi się o tym i różne są głosy. Wydaje mi się, że warto byłoby o tym pomyśleć, prawda, w tym kontekście. Tak, w tym kontekście warto w kontekście diagnostyki, tak, i w kontekście dostępności do diagnostyki warto pomyśleć o jakimś dodatkowym ubezpieczeniu, aby dostęp do tej diagnostyki był dużo szybszy, sprawniejszy, tak naprawdę na zawołanie, tak. No oprócz tego, że tak jak pani doktor wspomniała, możemy mierzyć ciśnienie w domu, to możemy szereg jeszcze takich badań wykonywać w przychodniach, na przykład EKG można zrobić, tak, to już takie trochę mocniejsze, znaczy bardziej zaawansowane, czy metody Holtera, tak,
Do tego jest też ciężki dostęp jakby bezpłatny, tak, w ramach NFZ-u, więc to wszystko można w ramach ubezpieczenia sobie wykupić. Ja muszę i mieć do tego przerwać. Dostęp od razu. Że muszę tak przerwać. W domu jasne. Tego nie zrobimy, to jest pierwsza dokładnie, sprawa, tak. Więc warto dlatego spróbować tego i sprawdzić swoje zdrowie już na miejscu, ale my wrócimy do tego tematu za moment, dobrze? Pozwolicie Państwo. Jesteśmy już z Państwem, doktor nauk medycznych Ewa Molka oraz Mateusz Zapart, grupa GSU. W naszym studiu cały czas rozmawiamy sobie, drodzy Państwo, o dniach otwartych, o imprezie zdrowotnej. Myślę, że też można w ten sposób nazwać to wszystko, co będzie działo się w sobotę. No właśnie, przypomnijmy gdzie, no bo tak do tej pory mówimy, że będzie można przyjść się dni zbadać, otwarte, ale tak. Nie powiedzieliśmy gdzie. No to te drzwi otwarte, czy dni otwarte, jakkolwiek to nazwać, będą miały miejsce w przychodni w Rudzie Śląskiej, w nowo otwartej przychodni. Na ulicy Księdza Tunkla 112, tak? To jest zaraz obok kopalni. No i tam można w tej nowo otwartej przychodni właśnie zbadać swoje serce, wszystkie jakby sprawy naokoło serca, czyli ciśnienie tętnicze. Będzie też otwarta sala gimnastyczna, tak? Gdzie będzie można trochę poćwiczyć dla tego serca, więc wokół tego serca, wokół walentynek, które z sercem się kojarzą, to wszystko jest organizowane. I oczywiście wszystkie badania w tym dniu są bezpłatne dla każdego, kto przyjdzie, a najlepiej jak przyjdzie z drugą połówką, żeby od razu zbadać się, czy nawzajem jakby. I bardzo mądrze, myślmy nie tylko o sobie, ale dokładnie myślmy tak. Też o swoich partnerach, mężach, żonach. Jakkolwiek, w jakich konfiguracjach Państwo jesteście, to warto pomyśleć o tej drugiej bliskiej osobie. Ale my wróćmy do tematu prywatnych ubezpieczeń medycznych, bo tak naprawdę po co nam to prywatne ubezpieczenie medyczne? Tak naprawdę po to, dla naszej wygody, tak? Dlatego, żeby szybciej skorzystać z jakichś świadczeń, które są oczywiście gwarantowane przez NFZ, ale często trzeba na nie poczekać. Tak? Na przykład, tak jak wspomniałem przed przerwą, na EKG metodą Holtera trzeba czekać od 2 do 3 miesięcy nawet. No, niekiedy jest to zbyt długi okres oczekiwania i trzeba zapłacić za to jakby z własnej kieszeni, a tutaj przy ubezpieczeniu medycznym, kiedy się co miesiąc płaci jakiś abonament i ma się szereg innych usług dostępnych, takie badanie jest dostępne w ciągu 3 do 5 dni nawet, więc to jest jakby wymierna korzyść akurat w tym wypadku. O tym czekaniu wiemy wszyscy, to akurat prawda. Tak. A co gwarantuje to prywatne ubezpieczenie? Mówi Pan o szeregu usług, jakich? Na przykład podstawowy dostęp do lekarza internisty, tak? W ciągu kilku godzin nawet można się umówić na infolinii, na konkretną godzinę, bez czekania, bez kolejek. No wiadomo, że jeżeli jesteśmy chorzy lub zaczynamy być chorzy, to nie chcemy czekać w poradni, gdzie jest masa pacjentów, którzy też czekają, kaszlą. Zarażają się nawzajem. Wyniesiemy stamtąd, dokładnie. Prawda, oprócz naszego przeziębienia. No i też często jest tak, że po prostu nie mamy czasu na to czekanie kilka godzin, czy jest tak, że utkniemy w rejestracji, tak? Od 7 jest rejestracja czynna, od 7.30 telefoniczna i często bywa tak, że jak już dzwonimy o 7.30, to już miejsca są zajęte, jak przyjdziemy do lekarza, bo jesteśmy tak obłożnie chorzy, że no już niestety trzeba, no to tak, albo lekarz przyjmie pacjenta poza kolejką, ze srogim wzrokiem każdego, kto tam siedzi i czeka, albo nie przyjmie wcale. No i taki jest wybór często. Nie chcemy się stresować, więc tutaj jest dokładnie alternatywa. Tak. Szanowni Państwo, ja zapraszam Was na nasz dyżur telefoniczny, dyżur ekspercki i do Was, nasi widzowie i słuchacze, drodzy, mam też apel, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli coś Was nurtuje, no to proszę dzwonić, mamy ekspertów. 32 608 9208 to jest numer do naszych ekspertów właśnie. A my spotkamy się pod koniec programu i podpytam Was, Szanowni Państwo, o co pytali nasi widzowie. Dobrze. Zapraszam, dyżur ekspercki, już teraz 32 608 9208. W naszym studio pani Ewa Molka, doktor nauk medycznych, a także pan Mateusz Zapart, grupa GSU. Powróciliście, drodzy Państwo, po dyżurze eksperckim. Witam ponownie. No i tak, słyszałam, że telefony się rozdzwoniły. Tak, telefony się rozdzwoniły. Głównie dzwoniły panie z prośbą o rady dotyczące swojego zdrowia. Tak, panie
troszkę narzekały na długie terminy oczekiwania, na badania, które mają zaplanowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prosiły o rady dotyczące duszności, czy mogą one być związane z sercem, o różnicach ciśnień w ciągu doby, pytały, czy mogą się tak kształtować. W związku z tym zaprosiliśmy z panem Mateuszem dzwoniących na badania do poradni GSU Zdrowie, gdzie będą w sobotę. Sobota, piękna sobota nas czeka, bo nie tylko walentynkowa, ta związana z jakimiś kolacjami i uniesieniami miłosnymi, ale także sobota związana z troską o nasze zdrowie. I dlatego raz jeszcze będzie można oczywiście udać się najlepiej ze swoją drugą połówką, najlepiej z kimś bliskim, choć z drugiej strony z kimś z rodziny chyba też można, prawda? Jasne. Po prostu ma być ta osoba bardzo bliska naszemu sercu. Nomen. Ja jeszcze może raz przypomnę, gdzie to dokładnie się odbywa. To jest w nowo otwartej przychodni w Rudzie Śląskiej, na ulicy Księdza Tunkla 112. To zaraz przy kopalni, więc myślę, że łatwo będzie znaleźć. Bezpłatne badania, tak, serca. Może pani doktor więcej powie o tym, co dokładnie, tak? Przypomnijmy. Będziemy na pewno mierzyć ciśnienie, będziemy mierzyć cholesterol, będziemy wykonywać UKG serca, będą konsultować interniści, kardiolodzy, będą konsultacje dietetyczne, otwarta sala gimnastyczna, dostępni fizjoterapeuci, żeby pokazać ćwiczenia, które są najkorzystniejsze dla naszego układu krążenia. Ja nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzicie, ale tak mi się wydaje, że to właśnie najczęściej panie, które też dzisiaj właśnie dzwoniły, one najbardziej martwią się o to zdrowie swoje i tych swoich mężów, partnerów, prawda? One ich zaciągają do tego lekarza. No tak chyba jest. I teraz jest szansa, żeby zaciągnęły właśnie w ramach walentynek. Czasem wręcz muszą przytrzymywać w poradni, żeby panowie mogli dotrwać do końca badań zaplanowanych na dany dzień. Żeby się nie oddalili, niezauważenie i nie skończyli swoich badań. Oj, panowie, no proszę was, zadbajcie też o swoje zdrowie, żeby nie było tak, że te wasze kobiety waszego serca muszą was po prostu zaciągać wołami do lekarza. Lepiej wcześniej niż później, bo to chyba też tak jest, prawda? Lepiej profilaktycznie przychodzić na badania, a tym bardziej, że jest gdzie. Zapraszamy w sobotę oczywiście od godziny 10 do 14. 14. Bardzo dziękuję za wizytę u nas w studio. Pani Ewa Molka, doktor nauk medycznych Ewa Molka, a także Mateusz Zapart, grupa GSU. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.